Siema, siema! Lecimy do... Do? Lecimy do Raptora. Raptor! Kuba, jak wczoraj jeździłeś, no, to słyszałeś taki dźwięk rolki cały no, czas? No tak jakby... Cały czas rolka, nie? No. A wiesz dlaczego? Tak jakby piszczało. Chodź ci wytłumaczę. Nie piszczało, tylko no. Taki grzyn... Wiara, wytłumaczę wam, o co chodzi. Zobacz, ten łańcuch jak... Tak, stoi, nie? No. Usiądź. Jest bardzo sztywny teraz. No. Patrzcie, Kuba jest lekki i łańcuch się w ogóle nie naciągnął. W ogóle. A teraz ja usiądę. I ty sprawdź, czy naciąg łańcucha z kamerą. Jedną ręką trzymaj kamerę. Dobra, a drugą? A drugim palcem. Dobra, no. Ale tak, żeby kamera pokazała. No. No i teraz dotknij. No. Widziała, luźny jest? No, luźniejszy. No widzisz? Jest niż był. Tak. I dlatego po prostu ty jesteś lekki. No. Kuba jest lekki i po prostu duży naciąg był i dlatego po prostu cały czas było słychać tą rolkę w czasie jazdy. No, jak Kuba leciało, tak jakby. Tak, tak, tak. Także tu wszystko jest w porządku. Ja tylko pod moją wagę mam za luźny ten łańcuch, jak usiądę. I właśnie zaraz będziemy chcieli go trochę usztywnić. To nie może być za luźny? Tak, no nie może być za luźny. No bo wczoraj próbowałem na kółko i słyszałem takie przeskoki łańcucha, wiesz, za luźny jest. Czyli ja albo bym musiał schudnąć trochę, no, albo muszę po prostu... Tutaj, patrz, z tej strony ci pokażę. O, poczekaj. Czekaj, wyjedziemy trochę. O, bo już na biegu go mam, ale dobra, dobra, spoko. Czekaj. Tutaj... Tą gazówkę, śrubokręt płaski potrzebujemy, wiesz? Trochę go usztywnię. Pamiętasz ten naciąg łańcucha? Jaki był, jak ja usiadłem? No. Wyczujesz różnicę, jak będzie no. Bardziej sztywny? Nie będzie taki luźny? Dobra, poszukam. Czekaj, jeszcze poproszę kolegę, żeby mi pomógł to postawić na... Czekaj, nie, pierw może ten śrubokręt praktycznie. Znajdziemy. Mam płaski. Płaski. Czy tu dojdę tym śrubokrętem? Już okej, no schodzi. Powinien iść dojść. Czekaj, mam. No słuchaj, jeden klik zrobiłem. No to teraz weź to samo, spróbuj. Dobra, dobra. Tu ci już kamerę ustawiłem. To zrobię to samo. Wyczuj, czy jest silniejsze, czy luźniejsze. Dobra. I teraz? No, no trochę sztywniejszy. Sztywniejszy, trochę. No. Czekaj, ja sam jeszcze spróbuję. Aha, tu tak od dołu? Tak, no. A tu ja od góry robiłem. Czyli jak robiłeś? Ja robiłem tego. Aha. A to się tak robi. Aha. Poczekaj, to jeszcze raz. Jeszcze jedno robię. Tutaj. Ale tak jak nikt nie siedzi? Jak nikt nie siedzi, no. To jest w ogóle nic. Taki dings. No. No teraz. Jeszcze raz. Dobra. No i? No sztywniejsze. Dalej, spróbuję. A jaki nasmarowany. No ja wiem. No może trochę. No zobaczymy. Muszę próbować zrobić, nie? Dobra. Ale łańcuch tak nasmarowany jest. Nasmarujemy. Ja mam bardziej. No, nasmarujemy nowa bajkiem. Poczekaj, dam ci. Kawałek szmatki. Weź sobie wytrzyj. Bo normalnie. No. Boże, tego nie da się wytrzyć. No to umyjemy. Dobra, wkładam śrubokręt.
Kuba, przytrzymasz na chwilę, my go podniesiemy. Dawaj go tutaj. Rozkręcam to. Ale uważaj. I tych osłon nie będę miał już. Wiesz? Ło. No. Likwiduję osłony. Uciąć. Uciąć? No, boszem. Boszem. No. Tak tutaj właśnie. Aha. A tu nie ma. Tu zrobimy. Tak. Zadzwonimy do Oskara, niech przyjedzie z boszem. Dobra. No. O, widzisz? Lucka też umyłem. A Lucek nie ma rolki. Nie ma rolki. Ale słuchaj. Przy myciu schodzi farba, wiesz? Mhm. W Lucku. I musi Tomek jak najszybciej kupić okleinę, obojętnie jaką, żeby no, przykleić, bo przy każdym myciu to wszystko to będzie schodziło. A okleina nie zejdzie. A okleina nie zejdzie. No chyba, że jakaś słaba będzie. No zobacz, jaki szybki jest teraz, chociaż no nie do końca, ale prawie. No. W niedzielę jedziemy na miasto. Aha. Władami. No. Nie, na przykład w tą stronę. No. To tu jak w tą stronę, to prawie wszystko ci się tu włącza. No wiem. No. No, a mi klakson. Aha. Muszę go jakoś, nie wiem, zaślepić. Ja już jak tak jechałem, no. To mi się włączyło chyba albo światło, albo awaryjne. Mi awaryjki się włączyły. Mi chyba też. No, bo coś pikało jak. No, bo przy bąkolach to się wisi na kierownicy, nie? No. No. I wiecie co, skarpet na te, na amortyzatory też na razie nie kupuję. W Raptorze mi się podoba ten guziczek. Taka ciekawostka. Jak bierzesz kluczyk i przekręcasz kluczyk i tu masz taki magiczny guzik. I na przykład wciskasz magiczny guzik i ci się Raptor odpala. Tak jest. Piękna sprawa, nie? No i słuchajcie, dźwignię biegów mam trochę za wysoko, wiesz? Aha. Za wysoko jest. Przy wyższych biegach po prostu bardzo mocno nogę muszę do góry podstawiać i nie zawsze przełączę dobrze, wiesz? Aha. Może się wprawię, na razie tak zostawię, ale wiem, że na pewno jest troszkę za wysoko ta dźwignia. Aha. Biegów. Nawet w butach tych enduro. A co to jest za rejestracja? Moja. Aha. Tu, od Bety. No, żeby na regał jeździć na kole, nie? No. To co, to żegnamy się, nie? Wszystko. No. Dobra, jak przyjedzie. Ale podoba mi się ta okleina. Podoba ci się? No. No super. Masz Bosza? No mam. O kurwa. Słuchaj, patrz, jest tak, nie? Tu odkręciłem wszystko, gra gitara, nie? Tu to odkręciłem, a tutaj był ulewiesz. Łebki objebane masz, czy co? No, no, ktoś tak przykręcał, że... Czekaj, muszę ci włączyć listwę. Już? Włączę. Jest. Tutaj przechodkę dużą na ten gitar, bo to trzeba wsadzić jeszcze, nie? To trzeba w coś wsadzić. Tu chyba jest grzechotka. No, tylko tu trzeba, wiesz, to wsadzić w ten taki specjalny uchwycik do tego. To? Tak. Trzymaj Raptora, musisz iść tam, bo on będzie mi się ten. Na grabarze stał, on do tyłu będzie szedł, nie? Jest zabezpieczony. Co? Jest zabezpieczony. Ale ja mówię, że już śrubka odkręcona jest. Coś ty. Dałeś radę? No tak, chodź.
Już idzie. Prędzej myszka Miki ci z zegarka wyjdzie, odkręcisz. No już przecież nie widzisz, że kręcę? Tak? No patrz, no śruba idzie. No patrz. No idzie, no patrz. A powinienem cię skasować, samochód umyłem, musiałem tu kurwa przyjechać, jest znowu brudny ma. Co ty? A po co go myłeś? No bo ujebany był, no przecież no, ubrudziłem się od niego. Ja, on jest wysoki, wiesz, tu tyłem sobie widzisz ten. Jeszcze ksenon mi się jeden spalił, muszę dwa kupić. 400 zł jedna sztuka, bo dwa w kolor, wiesz, lewy i prawy, nie? Jeden mi się wyłącza. 8 paczek, 2 lampki, nie? No ale co zrobisz? Jeśli chciało drogie samochody, to trzeba płacić, nie? A jak tam Porsche jeździ? No chyba jeździ, nie? Widziałem, że pytają o to Porsche. No, cały czas. Co, dziada Tomkowi, czy nie? Jak myślisz? Mówiła, że nie, bo on jeździć nie umie. No nie, nie umie. Za mało miodu, nie? Tak. Oszczędnie on jeździ. Tak. Tylko twoim busem nie jeździ oszczędnie. Tylko moim busem nie. To jeszcze patrz, to się przyda, na śrubokręt sobie potem to skręcę. Jo. Dam to do malowania. Gdzie to masz tu? Dobra, drugą jedziemy? Czy po twojemu robimy nie, drugą? Nie, nie, nie. Tak mówisz, dobrze po było? Po twojemu jednak, wiesz? Śruby do kolejnego użytkowania. Tak. Czekaj, gdzie jest ten do czyszczenia, ten numer? Co, chcesz psiknąć? A, wyczyścić te. To czekaj, bo na może to wyczyścić. Nie, sorry. Jakie, poobijane i tak poobijane i tak poobijane, nie? Dobra, teraz jak świeżo ponakierowane. No. A wiesz, że to nie dzięki mnie, tylko dzięki Nowabajkowi, bo puścił śrubę. Aha, no tak. To nie, tamtego to nie. Ale to wiesz, żeby to było to wymiotne. Ale poobijane i tak, nie? I widzisz, po co te osłony, nie? Ale jakbyś chciał, to bez problemu ten. Trzeba się dowiedzieć, w jakim to kolorze jest i spray ci za 5 dyszek czy za 4 dyszki w kolor dorobią. Tu w folię włożyć, żeby nie poszło i popsikać trochę. No i zaraz będzie jagnówka, nie? No wiesz, tam od spodu tego nie widać, ale tu fronty widać, nie? No. Już bo jakbyś miał to rozpinać, to znowu zbieżność robić, za dużo roboty, nie? Tak. To na nim by trzeba to zrobić. Umyłem go wczoraj, kurde, jaki widziałem, był brudny. Normalnie, Tomka też umyłem, nie? Tak? Ale siedzenie brudne. No, skąd wiesz? No bo kładłem kurtkę, widziałem. No brudny kładłem. Kurde, kłada to nigdy nie utrzymasz czystości, byś musiał... No, spod kurde. Leci. Co, to dzisiaj nie jeździmy? No zimno jest było. Tak? Zimno. On tu na oponie amortyzuje. No i słuchaj, jak wygląda teraz bez tych? No agresywniej. Oryginalniej. No. Bo jest taki w oryginale teraz, nie? No, lepiej, lepiej. Nie zakładam już tych osłon. Wezmę je, zrobię, pomaluję i je zostawię. Bo twoje te osłony od moich się różnią tym, że twoje są jeszcze naprzód pozaginane, a moje są tylko od spodu, ich nie widać, nie? Mhm. Przód cały jest dostępny, a spód jest tylko chroniony. Tak. A twoje też zbierały przez to więcej błota, bo były te no. Zagięcia. Nie, no teraz to wygląda jak raptor. A nie, jak jakiś tam, kurczę, nie wiem, jakiś żółw w tym wyglądał. Coraz lepiej. Tu skarpet. Coraz więcej rzeczy z niego odkręcasz i wygląda lepiej. No i lżejszy będzie, szybszy. To już nic nie zmienia. Ale kółka zostają. Kółka zostają, kółka ale faktycznie widać, że ten grabal jest przekrzywiony. Że jest, tu widać, to jest wyżej niż to. To jak ja wtedy w ten rów wleciałem, tak. Wiesz, to całe to wszystko było no pokrzywane. No bo to rama przez to pękła, bo gdyby tego grabara nie było, to by nie pękło. Bo to jest przymontowane do tej subramy. No. I tak. Gdyby tego nie było, to by pewnie rama nie pękła.
Być może. No bo to szarpnęło przy tej drodze, bo to dużo opusta. Poczekaj, masz trochę śnieg się, ten olej się wyrówna i będzie można odpalić. Uważać na te kółka, bo jak będziesz marchewy z wydechu puszczał, żeby się nie zapaliło te kółko. No to daleko nie jest. Ognioodpornym wymalowałem. Słuchaj, ty jaja z licznikiem. Co? Zamówiłem licznik, no. Ale mówię do gościa, 1900 zł. Co ty pierdolisz? No. Prawie nowy chyba. No, prawie nowy. Z 2016 roku. No to nie prawie nowy. Z folią oryginalną tu. No. I pytam się go, czy ma możliwość sprawdzenia tego licznika. On mówi, że ma. No to dobra, to niech sprawdzi. Mówi, że mi filmik wyśle, czy chodzi, czy nie. Jeszcze powiesz, że na swapie ma zrobić. A ja mam mu dane wysłać do wysyłki, nie? Za chwilę pisze i zdjęcie wysyła, biały. Nie działa. I znowu kolejny licznik w pipę by był. No. Ale mówi, postara się od znajomego załatwić jeszcze. Prosto z Francji przyjechał. Ale to czemu te liczniki są takie awaryjne? One są takie delikatne, elektronika, czy co? Nie wiem. Ale w każdym bądź razie nie mam licznika nadal. Myślałem, że pójdzie, że powiesz, że pójdzie sprawdzić i że swapa ma zrobionego z 0,7 budzi. No, kostka jest, wszystko jest. To wężyk musi być, bo mi tu paliwo, woda mi się tu wlewa. Ale jak oceniasz ten przód teraz? Lepiej, nie? Lepiej. Lepiej. Ładniej, no ale mniej praktycznie, bo zawsze te osłony coś pomagają. No. Po pierwsze nie rysuje się rama, to znaczy wahacze, a drugie no coś to na pewno daje. Wiesz co, ja teraz planuję kupić takie buty wyższe, jak będziemy razem odcinki kręcić. Żebyś... Kuźba, ortopedyczne! Powiem, ręka mnie boli od trzymania, żeby ci twarz... Ortopedyczne tak buty. To zawsze ci tutaj brzuch filmuje. Jak chcesz, to a ci... A wiesz, że ty jak w wojsku nie byłeś, to jeszcze rośniesz? Tak. No naprawdę, no tak, chyba no będzie. Nie, zwyż. To co, kiedy upalamy? W sobotę? No, cieplej będzie. No w sobotę to jak będzie pogoda, to na Godziębę jedziemy, nie? No jedziemy, no ja już zamówiłem. Co zamówiłeś? Godziębę. A u mnie w ogóle byłem u Marka rozmawiać o busie, powiedział, że prawdopodobnie komputer, nie? Co ty? To lipa. A on mówię, no to dobra, to ja na tym spinaczu będę jeździł. To nara, hejos. Nara.